Dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Agnieszka Lichnerowicz i będę miała teraz przyjemność spędzić z Państwem powiedzmy godzinę. Będziemy rozmawiać zainspirowani filmem, który widzieliśmy wszyscy. Rozmawiać będziemy, pozwoliliśmy sobie zaprosić wspólnie, to jest debata festiwalu i Radia Tok FM, Macieja Jarkowca. Dzień dobry. Maciej Jarkowiec jest reporterem. Dziennikarzem obecnie Wyborczej, wcześniej pisał i dla Przekroju, i dla Wprostu. Napisał też taką książkę Powrócę jako piorun, krótka historia dzikiego zachodu. Jest też dr Paweł Boguszewski, dzień dobry. Kierownik pracowni metod behawioralnych w Instytucie Biologii Doświadczalnej imienia Nęckiego Polskiej Akademii Nauk, jest neurobiologiem, bada zachowania, emocje. I mój redakcyjny kolega, ale nie tylko, ponieważ Tomasz Stawiszyński jest filozofem, publicystą. Oprócz tego, że prowadzi w Radiu Tok FM Godzinę Filozofów i Kwadrans Filozofa, to teraz też ma podcast, który możecie Państwo odsłuchiwać i wysłuchiwać. I myślę, że gdzieś pewnie nam się to nie udało tego uporządkować i tak prosto skategoryzować, ale będą się pojawiały takie koncepcje antynaukowe jak fundamentalizm religijny, teorie spiskowe, pewnie gdzieś fake newsy. I tak myślałam, że właśnie zaczęłabym, Tomku, od ciebie i od takiego pytania. W zasadzie jak byś opisał ten ruch, który został tutaj w filmie opisany? Co to jest? Oj, to trudne pytanie, fundamentalne od razu, zaraz na początku. Dobry wieczór. W pierwszym odruchu mam ochotę powiedzieć, że to po prostu jest fundamentalizm religijny, czyli taki sposób postrzegania narracji religijnych czy mitologii religijnych, który zakłada, że teksty mitologiczne są tekstami dosłownie prawdziwymi w każdym calu. Jedna z osób, które występują w tym filmie, zaraz na początku mówi, że to wszystko, co jest w piśmie, z całą pewnością jest prawdziwe. Każde słowo jest prawdziwe, dlatego że Bóg stoi za tym tekstem. Nieświadoma jest pewnej osobliwości tego rozumowania, które polega na tym, że jego składniki wzajemnie się autoryzują. To znaczy, pismo jest prawdziwe, bo stoi za nim Bóg, bo Bóg jest autorem pisma. Skąd to wiemy, że jest autorem pisma? No z pisma, które właśnie to mówi, więc mamy strukturę kołową, takie rozumowanie, które po kole krąży. No właśnie, czy to jest teoria spiskowa? W jakimś sensie to jest teoria spiskowa, bo religia ma cechy myślenia spiskowego. To znaczy, jeśli weźmiemy pierwszego spiskowca, pierwszego w dziejach teoretyka teorii spiskowych, czyli Heraklita, który w jednym z fragmentów zachowanych, po Heraklicie tylko takie fragmenty zostały, jak Państwo wiedzą, takich zdań efektownych mniej lub bardziej, i w jednym z takich zachowanych fragmentów, podaje to w tłumaczeniu Kazimierza Mrówki, Heraklit mówi: harmonia niewidzialna od widzialnej silniejsza. Czyli to, co jest niewidoczne, jest ważniejsze od tego, co jest widoczne, zarządza tym, co jest widoczne i organizuje to, co jest widoczne. My tego nie potrafimy zobaczyć, ale to jest gdzieś pod spodem, jest ukryte i to jest ważniejsze od tego, co widoczne. To jest pierwszy teoretyk spisku w dziejach ludzkości i w jakimś sensie religia jest opowieścią spiskową, to znaczy jest opowieścią o sprawach niewidzialnych, o tym, czego nie możemy zobaczyć gołym okiem, a co jest ważniejsze od tego, co jest widoczne i do czego możemy za pośrednictwem tego, co widoczne, docierać w jakiś sposób. No i ma też jedną cechę, która tutaj chyba jest charakterystyczna dla tego myślenia, które w filmie jest zaprezentowane. Każda religia, nie tylko taki fundamentalizm religijny, jest mianowicie niewywrotne. To znaczy nic nie falsyfikuje tezy religijnej. Jeśli mamy w narracji religijnej, która jakby się logik temu przyglądał, taki bardzo restrykcyjny,
oparta jest na klasycznym, logicznym błędzie petitio principii, ten błąd się nazywa, to znaczy, że to, co mamy dopiero dowieść w rozumowaniu, założone jest zaraz na początku, czyli refleksja teologiczna wychodzi od tego, że Bóg istnieje i teraz chodzi o to, żeby to uzasadnić i dowieść tego, albo w każdym razie, żeby wokół tego budować jakąś opowieść o rzeczywistości, ale to jest ta podstawowa, fundamentalna, nienaruszalna teza dana, która nie może zostać w wyniku żadnego rozumowania obalona i nic nie może doprowadzić wierzącego teologa w jego refleksji do konstatacji, że ta teza jest nieprawdziwa. On musi dojść do tego, co już u początku swojego myślenia założył, czy doświadczenia. No to tutaj mamy sytuację, w której nic nie jest w stanie tej tezy obalić. Wszystko ją potwierdza. Każdy fakt, który się poda, potwierdza tę tezę. Jeśli w świecie jest okrucieństwo, to jest Bóg. Jeśli coś idzie dobrze, nie ma okrucieństwa, to jest Bóg. Jeśli coś mi się wydarza przyjemnego, to jest Bóg, który się mną interesuje. Jeśli zdarza mi się jakieś nieszczęście, to jest Bóg, który mnie w ten sposób jakoś szczególnie doświadcza, a w ogóle to jest tajemnica. Ale to, że jest Bóg, jest nienaruszalne. No to tutaj mamy dokładnie taką strukturę rozumowania, a teorie spiskowe są też na tym zbudowane. Jest spisek, był zamach na przykład, nie ma dowodów na to, że był zamach. Właśnie dlatego, że ich nie ma, to tym bardziej był, no bo ci, którzy za nim stoją, zacierają ślady w sposób aktywny. Chodzi im o to, żeby tego nie można było dowieść i tak dalej. Chodzi mi teraz o to dokładnie, że to są niewywrotne struktury, nic tego nie falsyfikuje. I tak samo tutaj, jeśli ktoś już wpadnie w ten sposób myślenia, będziemy jeszcze pewnie o tym mówić, ja już kończę, jeśli ktoś wpadnie w ten styl myślenia, w tą strukturę specyficzną, ideową, w ten układ idei, układ wyobrażeń, to bardzo trudno jest się z tego wydostać, bo to się samo zasila, to już zaczyna w człowieku pracować jak jakiś taki osobny byt, który zaczyna mu właśnie, jak pewna harmonia niewidzialna, która zaczyna mu organizować to, co widzialne. Porzućcie wszelką nadzieję, którzy tu wchodzicie. Trochę tak można powiedzieć o myśleniu spiskowym, bo jak już się faktycznie wyważy jedną cegiełkę myślenia, które jest otwarte na falsyfikację i wpada się w ten ciąg niefalsyfikowalnego myślenia, to można uwierzyć dosłownie we wszystko. Ja tylko dodam, choć oczywiście to jest taka ogólna perspektywa, bo widzimy, że myślenie osób wierzących też bywa różne, mniej lub bardziej otwarte, ale rozumiem, że ty chciałeś ten mechanizm, tak pro forma zachowawczo zaznaczę. Do Maćka Jarkowca chciałam się teraz zwrócić, ponieważ wydaje mi się, że ale właśnie, że ten fundamentalizm religijny w świecie przynajmniej tej kultury nazywanej zachodnią, no jest bardzo jednak dla Stanów Zjednoczonych jest wyjątkowo specyficzny. To znaczy tak otwarte podważanie choćby teorii ewolucji, no nie znamy tego z Europy na taką skalę, wydaje mi się. I czytałam kiedyś, przywołuję państwo, możecie wrócić do takiego bardzo ciekawego tekstu, który Maciej Jarkowiec właśnie napisał pod prowokacyjnym tytułem bodaj Dlaczego Amerykanie są głupi, czy Amerykanie są głupi, albo może nawet Amerykanie są głupi z kropką. Już nie pamiętam, ale w każdym razie... Tytuły tekstom nadają redaktor. Tak, wiadomo, zawsze się tak mówi. Ale czy masz też takie poczucie, że to jest nie, że unikalne dla Stanów Zjednoczonych, ale ta antynaukowość, taki populizm antynaukowy w tym jednak oświeceniowym, zbudowanym na pryncypiach oświecenia państwa jest bardzo szczególny. Jakoś szokujący nawet dla nas. Wydaje mi się, że masz rację. No, przed wejściem na salę powiedziałaś, że wszystkiemu winni są ci Amerykanie, jak zwykle. I rzeczywiście kreacjonizm ma... Ach, przepraszam. Bo tu światełko było zielone. Chyba, że ma być czerwone. Dobrze, nie mogę za bliżej, bo korona. W każdym razie kreacjonizm rzeczywiście ma taki wybitnie amerykański kontekst w tym sensie, że jest taką skrajną formą zjawiska
które w Stanach jest dość powszechne, czyli sekciarstwa po prostu. Nigdzie indziej chyba nie ma tak wielu sekt jak w Stanach, a to ma swoje podłoże historyczne. Mianowicie no, ma też takie oparcie w pierwszej poprawce, która zapewniła Amerykanom wolność słowa, wolność religii. I rzeczywiście, kiedy kraj był zasiedlany przez przybyszów z różnych stron świata, nie tylko z Europy, każdy przywoził swoje historie. I była pełna swoboda jakby w tworzeniu coraz to nowych odłamów chrześcijaństwa. Bo oczywiście najwięcej przyjezdnych to byli chrześcijanie z Europy. I rzeczywiście tych ruchów powstało mnóstwo, jakby one się rozmnażały w kolejnych falach tak zwanych przebudzeń religijnych, które następowały w kolejnych stuleciach w Stanach. Największym przebudzeniem takim religijnym było to z pierwszej połowy XIX wieku, gdzie wykwitły lub rozszerzyły się, bo istniały wcześniej w szczątkowej formie, te najpopularniejsze odłamy protestanckiego chrześcijaństwa, które znamy dziś ze Stanów, baptyści, metodyści i wiele innych, mormoni na przykład, one właśnie powstawały lub rozbudowywały się bardzo mocno wtedy, często na przykład z takich struktur, które tam miały, nie wiem, po kilkuset członków do na przykład po kilkudziesięciu latach działalności pastorów do kilkudziesięciu milionów, czy kilkunastu milionów członków. No i ten kreacjonizm właśnie jest jakby w tym kontekście takim amerykańskim właśnie, taką amerykańską sektą, która teraz już członków liczy w milionach i której przedstawiciele zasiadają na wysokich stanowiskach w różnych agendach federalnych, w administracji. W filmie pojawił się wiceprezydent Mike Pence, który jakby wprost i oficjalnie być może nigdy nie powiedział, że kreacjonistą jest, ale też nie powiedział, że nie jest, pytany o to wprost. No, jeszcze tylko dodam, że tutaj poznaliśmy kreacjonistów i właśnie Mike Pence został przywołany jako taka najwyżej postawiona postać polityczna, która gdzieś tam skłania się ku tego typu myśleniu, ale nie zapominajmy, że na przykład parę kadencji temu kandydatem na prezydenta Stanów Zjednoczonych z ramienia Republikanów był Mitt Romney, który jest mormonem. A jeśli się przyjrzeć religii mormońskiej, no to mam nadzieję, że, znaczy nie mam nadziei, przepraszam z góry, jeśli jest jakiś mormon lub mormonka na sali, ale no to jest dość, no przez historyków jest dość jednoznacznie oceniany z takich perspektyw naukowych, a nie religijnych, no, no, że to jest po prostu sekta, która się do dużych rozmiarów rozrosła. Założyciel religii mormońskiej był najzwyczajniejszym hochsztaplerem, który generalnie wymyślił sobie to wszystko dla seksu i dla pieniędzy, w skrócie rzecz ujmując. No, dzisiaj mormonów w Stanach jest 6,5 miliona i jeden z nich o mało nie został prezydentem. To jest oczywiście taki moment, nie wiem, czy będziemy mieć możliwość, ale do refleksji o też fundamentalizmie wolności słowa, tak? To znaczy właśnie, bo to też jest taki moment, to Państwo odsyłam, ciekawy, jak bardzo decyzja prezydenta Reagana o zniesienie takiej doktryny czy zasady obiektywizmu no, doprowadziła też do jeszcze większego rozkwitu tych teorii. Ale to, co jeszcze bym dopytała, bo to też wydawało mi się ciekawe, że ten antynaukowy front ze strony fundamentalistów religijnych wsparł kapitalizm, znaczy duże korporacje, którym w interesach przeszkadzały na przykład badania naukowe mówiące o tym, że palenie tytoniu szkodzi i że te ostatnie dekady to jest też również atak na naukę po prostu z tej strony, klimat i tak dalej. No to są jakby nurty, które się przenikają, one nieraz mają zbieżne interesy, nieraz mają przeciwstawne interesy, ten nurt religijny i biznesowy w tym takim zjawisku kwestionowania nauki. Rzeczywiście no, biznes amerykański
czy to naftowy, czy farmaceutyczny, czy produkcji żywności, produkcji broni. Wielokrotnie uruchamiał przy pomocy swoich dużych pieniędzy machinę właśnie kwestionowania tego, co ustaliła nauka, po to, żeby utrudniać władzy wprowadzanie różnych regulacji, które by ten biznes ograniczały w jakimś tam sposób. Rzeczywiście taki nurt jest. On jakby on nie jest jednoznaczny z tym religijnym, bo oni nieraz mają, nie mają zawsze zbieżnych interesów, ale jakby to jest część rzeczywiście tego samego zjawiska. I wspomniałaś o właśnie koncernach tytoniowych, rzeczywiście jakby taka mocna... Mike Pence też na początku nie wierzył, że palenie szkodzi zdrowiu. Tak. Ale to ten tytoń pokazuje dobrze, jak ten mechanizm działa, bo rzeczywiście takie zaprzeczanie przez biznes ustaleniom nauki na taką dużą skalę, z użyciem dużych pieniędzy, z wykorzystaniem swoich własnych, opłacanych przez siebie naukowców, zaczęło się właśnie przez biznes tytoniowy. I to jeszcze w latach 60., bo w 64 roku wyszedł taki pierwszy, bardzo duży raport naukowy, który jakby no, dawał żelazne dowody na to, że palenie szkodzi i powoduje różne śmiertelne choroby. I w tym momencie koncerny tytoniowe skrzyknęły się, stworzyły swoją organizację, zatrudniły swoich naukowców i przedstawili, wydawało się też świetnie udokumentowany w tamtym czasie, swój raport na ten temat, który jakby zaprzeczał ustaleniom wcześniejszym. I ten model potem się powielał. No w ostatnich dekadach on ma takie najdalej idące konsekwencje w tym, co robi przemysł naftowy. Bo, klimat. Bo rzeczywiście korporacja Exxon już w latach 80. wiedziała, jaki wpływ na klimat ma... ma produkcja i używanie ropy naftowej i te dane też były jakby przy użyciu takich konkretnych mechanizmów, jak właśnie tworzenie organizacji, zatrudnianie prawników, wrzucanie w to dużo pieniędzy, wchodzenie w struktury władzy, po prostu zaprzeczaniu ustaleniom naukowym. Jest takie słynne wewnętrzne pismo z Exxona z lat 80., które dokładnie opisuje pracownikom na wysokim szczeblu, jak powinniśmy działać, i tam jakby takim clue całej strategii było to, żeby tworzyć tak zwaną wątpliwość, że nie wszyscy naukowcy jednak mówią, że mamy wpływ na klimat. To przejdźmy do naukowca. Chciałam zapytać doktora Boguszewskiego, bo to, co wydaje mi się jest coraz bardziej chyba widoczne, ale jeszcze nie mamy świadomości, to jest to, że ludzie, którzy mają takie przekonania, nazywamy je antynaukowymi, często mają bardzo dużą wiedzę. To znaczy, że to założenie, że jak tylko przekażemy im wiedzę, to będą teraz rozumieć, jak działa system klimatyczny albo 5G. Więc czy można mówić o jakiejś podatności? Na czym polegają te mechanizmy, że niektórzy szybciej dają się wciągnąć? Jest to sprawa dosyć, jak to zwykle w sprawach związanych z naszą psychiką, mózgiem i ogólnie naturą człowieka, dosyć skomplikowane. To znaczy tutaj na pewno są pewne czynniki, które być może mają jakiś komponent genetyczny. To znaczy, że de facto mamy jakąś skłonność. Tutaj genetyczna jest bardzo szeroki. Nie mówię, że to jest dziedziczne, tylko raczej, że ma naturę biologiczną. To znaczy, że być może w sposób naturalny pewni ludzie są bardziej podatni na... różnego rodzaju wierzenia są mniej, można powiedzieć, sceptyczni. Ale najprawdopodobniej jest to dosyć niewielki odsetek, dlatego o tym wspominam, ponieważ no, współcześni badacze, którzy wiążą właśnie zachowanie z genami, mówią, że tak naprawdę każda cecha ma jakiś komponent i środowiskowy, i genetyczny, nawet jeżeli on jest bardzo niewielki. Natomiast tu w tym przypadku wydaje mi się, że najważniejszy jednak jest ten komponent środowiskowy, czyli to, czego się uczymy. W jaki sposób uczymy się używać naszego umysłu. I rozpoczęliśmy od tego przykładu takiego fundamentalizmu religijnego, gdzie rzeczywiście... wykazanie, że świat dzieli się na coś niewidzialnego i widzialnego,
I jeżeli mamy jakąś prawdę objawioną, niewidzialną, której nie jesteśmy w stanie zweryfikować, której nie jesteśmy w stanie sprawdzić, natomiast jest nam przekazana bardzo wcześnie, no staje się ona takim fundamentem naszego jestestwa. I w tym momencie, kiedy przychodzi fakt, kiedy przychodzi konkretny coś, co nam mówi, że nie jest tak, jak nam się wydawało, to ten filtr nabyty bardzo wcześnie spowoduje odrzucenie tej informacji. I to jest rzeczywiście coś, co tutaj było widać no bardzo dokładnie w tym filmie, gdzie osoby, które były wychowane w danych przekonaniach, czyli właśnie ci kreacjoniści, w szczególności ci kreacjoniści tak zwanej młodej Ziemi, czyli ci, którzy uważają, że Ziemia ma 6000 lat, oni odrzucają naprawdę bardzo poważne fakty naukowe, które mówią, że nie mają racji. Co więcej, robią to nawet w przypadku, kiedy są dobrze wykształceni. I to jest pewien fenomen. I tutaj Richard Dawkins podaje przykład amerykańskiego geologa, akurat nie pamiętam nazwiska, ale to był bardzo obiecujący młody naukowiec, który kształcił się pod bardzo dobrymi zwierzchnikami, który właśnie się wywodził ze środowiska kreacjonistów młodej Ziemi. I podobno, kiedy już na tych studiach był bardzo zaawansowany, kiedy już robił doktorat, stwierdził, że tak naprawdę spróbuje wziąć Biblię i wyrzucić to, co mu się nie zgadza z nauką. Nie zostało mu nic. I w tym momencie powiedział, że tak naprawdę on nie ma wyboru, on musi odrzucić naukę. I on odrzucił naukę. On stwierdził, że jego przekonanie wewnętrzne jest takie, że Ziemia ma 6000 lat. Wszystkie dowody naukowe mówią inaczej. Prace naukowe, które czytał, mówią inaczej. Doświadczenia, które wykonywał, mówią inaczej. Ale on nie był w stanie tego odrzucić. To było tak wbudowane w jego naturę, że po prostu porzucił naukę. Powiedział, że takie jest jego przekonanie, nawet jeżeli jest niepodparte dowodami, jeżeli cały świat mówi inaczej, on musi stać na swoim przekonaniu. I to jest, wydaje mi się, taki ekstremalny przykład, co indoktrynacja pewnymi treściami powoduje z umysłem człowieka. Powoduje zamknięcie na pewne treści. Jeżeli w ten sposób można zamknąć umysł człowieka wykształconego dokładnie w dziedzinie, która przeczyła jego przekonaniom, no to co można zrobić tak naprawdę z każdym z nas? W związku z tym jest to rzeczywiście coś, co no jest złożonym zjawiskiem i na pewno nie jest zjawiskiem prostym i pewnego rodzaju konflikt pomiędzy właśnie pewnego rodzaju przekonaniami, które nie mają dowodów, wynikają czy z pism, czy z treści, jest tak naprawdę w każdej osobie, która wierzy w coś, czego nie może zbadać. Czyli w każdym z nas. Właśnie. Właśnie, bo w pewnym sensie o to chciałam zapytać, ponieważ częścią też naukowego dochodzenia jest sceptycyzm i świadomość, że naukowcy się mylili i mylić będą. Więc jak tutaj się pan nie gubi, znaczy jakby te pryncypia opisze, w których no, ktoś ma to głębokie przekonanie, no może pochodzić z instynktu, ona może, jeżeli ktoś jest wierzący, być właśnie, nie wiem, jakąś inspiracją od góry, a może właśnie instynktem rozumianym, że pobraliśmy informacje w jakiś półświadomy sposób, jeszcze nie umiemy jej opisać, no a w liczbach to się nie zgadza. No tutaj wystarczy się odnieść do Richarda Feynmana, który powiedział takie proste stwierdzenie, że nieważne jak jesteś mądry, nieważne jak piękna jest twoja teoria, jak to się nie zgadza z eksperymentem, to jest złe. Kropka. Eksperyment był zły. Tak. Eksperyment wielokrotnie powtórzony w różnych warunkach, z którego możemy wyciągnąć pewnego rodzaju podobnie wychodzące wyniki. Czyli, no wiadomo, świat jest różny, my jesteśmy zróżnicowani. Szczególnie w przypadkach chociażby, no nie wiem, medycznych, zawsze jest tak, że coś działa na dużą część ludzi, ale na sporą część ludzi nie zadziała, tak? Bo jesteśmy zróżnicowani. W związku z tym to budowanie pewnego rodzaju konsensusu naukowego jest to budowanie naprawdę takiej no, piramidy, z której czasami trzeba pewne cegły wyjąć, poprawić, zmienić, bo metoda naukowa jest bardziej właśnie metodą dążenia do pewnych ustaleń, jak działa wszechświat, jak działa natura,
a niekoniecznie budowaniem pewnego rodzaju niewzruszonego bloku. Także no, nauka daje sobie prawo, żeby powiedzieć nie wiem, muszę sprawdzić i jak najbardziej jest cały czas gotowa na to, żeby pewne oczywiste fakty, znaczy nie fakty, pewne oczywiste teorie, które były uznawane przez wiele lat, na przykład wyrzucić całkowicie na śmietnik historii. Jedna z takich teorii, którą bardzo lubię właśnie wspominać, to jest teoria ruchu płyt tektonicznych, która tak naprawdę powstała w latach 50., 60., czyli nie tak dawno, znaczy ubiegłego wieku już, czy nie tak dawno. Ale do tamtego okresu uważano, że tak naprawdę zmiany na Ziemi to głównie są tak zwane ruchy pionowe, czyli się góry wypiętrzają, może idą w dół. Natomiast nikt nie zakładał, że one się przesuwają po powierzchni. Tak? I w momencie, kiedy podobno już zebrano bardzo silny materiał dowodowy, to tam były takie paski magnetyczne na dnie oceanów, to były pewnego rodzaju wspólne pasy gleby, to były podobieństwa roślin, które pokazywały rzeczywiście, że ten ruch płyt jest dużo bardziej intensywny niż ruch góra-dół, to na konferencji, gdzie już dyskutowano to, jakiś geolog powiedział, no ale to my musimy tak naprawdę wszystkie podręczniki wywalić. Wszystko, co żeśmy wykoncypowali, jak to tam się dzieje, jest nieprawdziwe. No i wywalili. To też jeszcze mam nadzieję wrócimy to też to pytanie, które się pojawia, czy taki szeregowy człowiek jest w stanie w ogóle za tą nauką śledzić, czy też przyjmuje w pewnym sensie religijnie, na przykład kwestia kryzysu klimatycznego jest dla mnie taką. A, no przykładem. Właśnie, wiara w naukę, tak? Bo nawet pod... Ja nie zweryfikuję moim aparatem tych wszystkich wyliczeń fizycznych i tak dalej, co się dzieje z atmosferą i tak dalej. I to jest między innymi jedna z przyczyn, wydaje mi się, odchodzenia od nauki. Że no, nauka współczesna jest bardzo skomplikowana, o ile jeszcze te, nie wiem, 100 lat temu, 200 lat temu można było mieć takich omnibusów, którzy tutaj się trochę znał, tam się troszeczkę znał, tu jakieś doświadczenie przeprowadził. O tyle współczesna nauka jest bardzo już na tyle zaawansowana, że czasami we własnej dziedzinie człowiek ma pokrewną dziedzinę, ktoś pracuje z kimś drzwi obok i tak naprawdę nie do końca rozumie, co tam się dzieje w tych mechanizmach. No i tutaj niestety to powoduje, że no, ludzie odrzucają to, bo to się powoli robi troszeczkę jak magia. Natomiast tutaj jednak no, są pewnego rodzaju właśnie procedury, które polegają na tym, że nie jedna publikacja, nawet nie pięć publikacji, tylko raczej to są pewnego rodzaju procesy, które trwają, gdzie trzeba rzeczywiście zweryfikować pewne hipotezy, przeprowadzić dodatkowe eksperymenty. I dopiero to tworzy pewnego rodzaju taki konsensus naukowy, który oczywiście może ulec zmianie. I no, w momencie, kiedy w prasie popularnej widzimy nagłówki typu, nie wiem, kawa leczy raka we wtorek, a w środę no niestety nie leczy, tylko powoduje, tak? A w piątek znowu. No ja właśnie tak z czekoladą badania wybiórcze czytam. Tak, że leczą. Tak. No to taki zwykły śmiertelnik sobie jeszcze myśli, bredzą ci amerykańscy naukowcy. No to tutaj dokładamy do tego skomplikowania jeszcze właśnie problem z popularyzacją i to powoduje, że ludzie no, odchodzą od pewnego rodzaju myślenia naukowego. Natomiast wracając do tego głównego tematu, czyli teorii spiskowych i teorii antynaukowych, one są zawsze proste i bardzo przyjemne. I w związku z tym to jest taka mięciutka podusia, na której możemy sobie spocząć i mieć wszystko wyjaśnione. No i niestety to powoduje, że no, mamy coraz większy problem właśnie ze zrozumieniem nauki, zrozumieniem mechanizmów nauki i no, takimi postawami antynaukowymi. To teraz do Tomka bym wróciła, Stawiszyńskiego, bo Tomek bardzo się interesuje, nadal rozumiem reptilianie. No właśnie żachnąłem się, jak Paweł powiedział, że takie przyjemne są teorie spiskowe, reptilianie przyjemni. W każdym razie bardzo cię to intryguje i to jest oczywiście wieloaspektowe zjawisko, które ma jakieś przyczyny i społeczne, i ekonomiczne, i instytucjonalne, kwestia zaufania, kwestia budowy mózgu, historii. Więc chciałam zapytać, na co ty byś szczególnie zwrócił uwagę i nie wiem, czy w tych swoich mniejszych lub większych dociekaniach właśnie potrafisz też zmierzyć się z takim pytaniem, dlaczego mamy wrażenie w każdym razie, że
teorii spiskowych, fake newsów i tego wszystkiego jest więcej niż było. Bo nie wiem, czy da się zmierzyć, czy było ich kiedyś więcej, czy dzisiaj, ale wydaje mi się, że mamy w każdym razie poczucie, że jest tego więcej. No, no na pewno badania, które się przeprowadza, takie badania opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych i w Europie pokazują, że rośnie w ostatniej dekadzie zwłaszcza liczba osób, które taką czy inną formę teorii spiskowych wyznają. Takie chyba ostatnie bardzo duże badania w Stanach Zjednoczonych, które znam z 2013 roku, pokazują, że tam mniej więcej połowa społeczeństwa jakąś formę teorii spiskowej uznaje. Ale biorąc te zjawiska, o których mówimy, to znaczy fundamentalizmy religijne i teorie spiskowe jako pewną całość i fake newsy może jeszcze, ale biorąc to jako w każdym razie zjawiska w jednej klasie występujące, to zwróciłbym na jedną rzecz uwagę, odwołując się do tego filmu jeszcze dzisiejszego, o którym tu rozmawiamy. Niech państwo zwrócą uwagę, że to nie jest tak, że my oglądamy grupę ludzi, którzy mają po prostu osobliwe przekonania antynaukowe. Oni oczywiście je mają, ale nie tylko. To jest cała kultura, to znaczy to jest cała rozbudowana społeczność, silnie skonsolidowana, ze swoimi hierarchiami specyficznymi, ze swoimi mitologiami, ze swoimi pieśniami. Tam w pewnym momencie taka atrakcyjna pieśń o owej arce jest wykonywana i z konferencjami, zjazdami, z całym życiem społecznym, można powiedzieć. I przywołałbym tutaj takiego autora, który stał się niezwykle popularny po 11 września 2001 roku. Francuski, mam na myśli francuskiego socjologa Gilles Kepela, który napisał taką książkę, która się nazywa Zemsta Boga i ona się ukazała we Francji w roku bodaj chyba 90 czy 89. I która jest próbą opisania zjawiska fundamentalizmów religijnych właśnie, o których Kepel powiada, że są na wskroś nowoczesnym zjawiskiem. To znaczy, że są w prostej linii produktem nowoczesności, że mimo tego, że same siebie przedstawiają jako rdzenne, odwołujące się do tradycji, pilnujące źródłowej prawdy religijnej, takiej jak kiedyś właśnie była, a jaka jest dziś zagrożona przez nowoczesność, to w istocie, gdy historycznie popatrzymy na te zjawiska, to one są właśnie produktem nowoczesności. Są to zjawiska na wskroś nowoczesne i są pewnego rodzaju odpowiedzią na te wszystkie procesy, które opisuje się charakteryzując nowoczesność, czyli na postępującą samotność, na rozpad wielkich narracji, takich opowieści usensowniających nam obraz świata, na fragmentaryczność obrazu świata, który przedstawia nam czy produkuje współczesna nauka, na te wszystkie procesy związane z rozwojem późnego kapitalizmu. Nagle pojawia się propozycja światopoglądowa, która, no właśnie, ten cały rozpadnięty świat, tę całą niepewną, uciekającą nam spod nóg rzeczywistość, ten cały lęk przed tym, co niezrozumiałe, nieznane, ten cały chaos, który mamy, kiedy jesteśmy bombardowani mnóstwem informacji, których nie rozumiemy, to poczucie zagrożenia, które niesie funkcjonowanie w dzisiejszym świecie, to wszystko zostaje jakby w tej opowieści zniesione i dostajemy bardzo konsystentny, konsekwentny obraz świata, w którym każdy element jest na swoim miejscu, w którym wszystko jest bardzo spójne, w którym odpowiedzi na te fundamentalne, podstawowe pytania są znane i przedstawione do wiadomości. Świat, w którym, czy społeczność, w której więzi są bardzo ścisłe często właśnie, między innymi dlatego, że budowane są na kontrze do świata, który jest zły, tak, który się pogrąża, jak mówi jeden z bohaterów tego filmu, pogrąża się w degeneracji, w jakichś no, różnych zjawiskach, które są niezwykle dla kogoś, kto właśnie pilnuje takiej twardej tożsamości niebezpieczne i zagrażające. I
I to spełnia jakąś niezwykle fundamentalną funkcję psychologiczną. To znaczy wśród osób, które tego typu zapotrzebowanie mają, a ma takie zapotrzebowanie wielu z nas. Myślę, że każdy ma jakąś potrzebę sensu i jakąś potrzebę, żeby w miarę mu się obraz świata układał w jakiś sposób taki spójny. No to jest odpowiedź, która jest niezwykle silna. Jeszcze jeśli weźmiemy do tego rozkład zaufania, który też jest przecież parametrem mierzonym socjologicznie, brak zaufania do państwa, do instytucji państwa, brak poczucia funkcjonowania takich instytucji podstawowych społecznych, to się wszystko rozłazi. No tutaj wiele takich teorii czy antynaukowych teorii spiskowych dotyczących medycyny przecież funkcjonuje, która też, jak popatrzymy na współczesną medycynę, to robi, uprzedmiatawia człowieka i robi z niego taki zestaw osobno funkcjonujących organów. Każdy specjalista od innego organu jest i właściwie podmiot jest całkowicie rozczłonkowany, rozparcelowany i nikt nie patrzy na niego w taki sposób, jakby te organy ze sobą jednak były... Tabletka spada. Tak, jakby te organy były ze sobą połączone i nagle przychodzi ktoś, kto właśnie... Powiada nie, no, jeśli odrzucisz pewne złe elementy w diecie, albo jeżeli odrzucisz szczepionki, albo jeżeli zaczniesz, prawda, odżywiać się wyłącznie nie wiem, ziarnem albo słoniną, bo są różne warianty dietetyczne, które zalecają odpowiednio konsumpcję ziaren albo słoniny wyłącznie, no to wówczas będziesz zdrowy, będziesz funkcjonował fantastycznie. I wszystko będzie na swoim miejscu. Więc popatrzyłbym na to od tej strony również, nie tylko od strony wadliwych rozumowań, nie tylko od strony pewnych błędów w rozumowaniu, które w sposób oczywisty tam rzecz jasna są, ale także od strony pewnej funkcji psychologicznej czy społecznej, jaką to pełni. Ostatnia uwaga, właściwie w takiej socjologicznej refleksji dotyczącej teorii spiskowych, w drugiej połowie XX wieku bardzo wiele napisano o, no właśnie, tej społecznej funkcji, o tym, że to jest, że to są pewne narracje przez niektórych socjologów nazywane przeciwwiedzą. Takie narracje często, które przyjmowane są w społecznościach, które funkcjonują na jakimś marginesie, które są dyskryminowane, które są w jakiejś słabej kondycji. Dopytam cię krótko jeszcze, bo pewnie to się pojawi, ale to może, kiedy tak dużo energii spalamy na zastanawiając się, co z tym robić, mając wielu z nas poczucie niepokoju w związku z szerzeniem się takich różnych teorii, to jest trochę jak walka z symptomami, to znaczy nie da się. No właśnie, ja mam taką intuicję, że z jednej strony edukacja jest oczywiście istotna, ale z drugiej strony, co pokazuje także przykład tego filmu, gdzie pojawia się osoba, która ma doktorat z biologii molekularnej, przecież pozyskany na uniwersytecie, który przekazuje tę dziedzinę wiedzy w sposób zgodny ze standardami współczesnej nauki, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia tego, to znaczy można to wszystko wiedzieć, a zarazem popaść w tego rodzaju specyficzną pułapkę intelektualną jaką i emocjonalną, jaką jest fundamentalizm czy teoria spiskowa. Więc ta kwestia jakby edukowania, uczenia metodologii naukowej, to jest niezwykle istotna sprawa i to na pewno wyposaża w jakieś narzędzia, które pozwalają w sposób elementarny się orientować w narracjach, które są problematyczne i które są źle skonstruowane po prostu. Natomiast jest też jeszcze jakaś psychologiczna potrzeba, która działa. Ja, dla mnie, przepraszam, że tutaj krótki wtręt o charakterze, króciutki bardzo, o charakterze w zasadzie politycznym. Otóż mam takie wrażenie, nie będę się posługiwał przykładami, żeby tutaj nie wzniecić jakiejś właśnie skomplikowanej dyskusji trudnej, w specyficznym żyjemy kraju pod tym względem, ale mam takie wrażenie, że strona w Polsce, strona nazwijmy to lewicowo-liberalna,
Od momentu, kiedy w 2015 roku straciła pozycję dominującą w sferze symbolicznej i w sferze takiej zupełnie praktycznej władzy, bardzo często popada w sposób bardzo ciekawy i zaskakujący w myślenie spiskowe, które wcześniej bardzo starannie piętnowała u swoich oponentów politycznych. I dzisiaj w gazetach, które przecież same mają piękny rozdział w demaskowaniu narracji spiskowych, na przykład w latach 90. po stronie prawicowej, gdzie wszystko kojarzyło się ze szpiegami rosyjskimi, możemy czytać właściwie teksty, które są skonstruowane też w taki sposób, który szpiegów rosyjskich dostrzega w różnych zaskakujących miejscach. I w tym sensie o tym też dużo Steven Pinker w swojej ostatniej książce Nowe Oświecenie pisze. Nikt z nas nie jest uodporniony na myślenie spiskowe i na ten rodzaj specyficznej kondycji, która poszukuje tego, co niejawne w tym, co jawne, bo nawet jak nam się wydaje, że jesteśmy racjonalni i myślimy bardzo prawidłowo, to możemy popaść w coś takiego w momencie, kiedy na przykład nasza sytuacja psychologiczna się zmieni, bo przestajemy być w pozycji uprzywilejowanej, tracimy władzę i tak dalej. Chociaż absolutnie nie zaprzeczając temu, co mówisz, od razu dodam, jako człowiek wyczulony na rosyjskie wpływy, że oni grają naszym wiarą w teorie spiskowe. To był paradoks. Ale do Maćka Jarkowca przeszłabym w tym sensie, że mówisz, że tutaj to obserwujesz, to dopiero poobserwujmy Stany Zjednoczone i to, co tam się teraz dzieje, bo to też ma taki wymiar i chyba po prostu kwestia jest też odpowiedzialności elity. To znaczy bardzo wyraźnie widać, że teorie już spiskowe i fundamentalizm, teoria spiskowa, tak już nie będziemy się rozwodzić, ta QAnon, która mówi, że jest jakiś krąg satanistów z Hillary Clinton i Hollywoodem, który gwałci dzieci i tylko Trump może go zatrzymać, rośnie w siłę i zaczyna przenikać chyba do polityki, szczególnie partii republikańskiej, że to zaczyna być częścią jakiejś agendy politycznej. A propos tego, co mówisz, to cieszę się, że się Pinker pojawił, bo najkrócej rzecz ujmując, jego książka jest o tym, że wcale nie jest tak źle, jak nam się wydaje i że kiedyś było gorzej. I rzeczywiście warto jednak pamiętać o takiej perspektywie historycznej, bo wydaje mi się, że te spiski również w sferze takiej wysokiej polityki, one zawsze były. No, spójrzmy na makartyzm chociażby nie aż tak dawno temu. Jak pogrzebiemy głębiej, to znajdziemy różne spiski. Ale rzeczywiście w ostatnich kilku dekadach spiskowe wzmożenie jest oczywistą oczywistością w Stanach. Trudno tego nie zauważyć. I wydaje mi się, że następuje takie zjawisko, że jakby polityka ta ponoć niespiskowa, jakby sama trochę generuje te spiski, potem stając się ofiarą ich, że o co mi chodzi? Spójrzmy, znaczy to, że polityka jest jakby taką krainą spisków, no to wiadomo nie od dziś, zawsze była i wystarczy poczytać sobie Szekspira, ale właśnie w Stanach w ostatnich dekadach nastąpiło kilka takich politycznych wydarzeń, które mogą skłaniać wielu ludzi do uwierzenia w cokolwiek. Chociażby jeden z większych takich operacji, nazwijmy ją paraspiskowych, jak wytworzenie jakby dowodów na broń masową istniejącą w Iraku po to, żeby wjechać tam z czołgami, z Marines i przeprowadzić tam wojnę. No, jest to dość dobrze udokumentowane, że najwyższe agencje wywiadowcze amerykańskie brały udział w swego rodzaju spisku. Tak? Potrzebny był materiał, potrzebne były kwity na to, żeby jacyś panowie doprowadzili tą wojnę do skutku. Wcześniej też oczywiście mieliśmy olbrzymie afery w poprzednich dekadach. Za Reagana było Iran-Contras, wcześniej była Watergate. Olbrzymia afera, która jak na nią spojrzymy, technicznie jest formą spisku, tak, gdzie zaangażowany jest sam prezydent w ten spisek, wysocy prokuratorzy i tak dalej. Więc następuje taki proces, który jakby ułatwia
ułatwia jakby ułatwia tworzenie kolejnych teorii spiskowych i jakby pcha ludzi w ich kierunku, no bo jeśli pojawiają się, wychodzą na światło dzienne tak duże przewały, no to pojawia się takie przekonanie, że tak naprawdę cała władza, całe państwo jest jednym wielkim spiskiem. No i dzisiaj mamy tego efekty w postaci prezydentury Trumpa, który po prostu w taki swój, no co by nie mówić, bardzo inteligentny sposób, wydaje mi się, po prostu wykorzystuje to i to, że, bo ja nie wierzę, że Trump naprawdę myślał te 10 czy tam 15 lat temu, że Obama się urodził w Kenii. On po prostu jest bystry, on wie, jak się robi biznes, on wie, jak się gra na ludzkich emocjach. I przeniósł to na płaszczyznę polityki. Rzeczywiście wystartował politycznie jako taki twór polityczny. To, co go przeniosło jakby z przestrzeni biznesowej do przestrzeni politycznej, no to była właśnie teoria spiskowa mówiąca o tym, że Barack Obama nie ma prawa być prezydentem USA, bo nie urodził się na Hawajach, tylko w Kenii. Pytanie, co dalej z tym zrobić? No, nie wiem. No, generalnie, tak jak tutaj padło, można edukować, ale w tym filmie ciekawe było też to, bo on pokazywał taką pułapkę indoktrynacji. Ten chłopak, któremu udało się jakby uciec od kreacjonizmu, powiedział taką rzecz, jak trudno jest wyjść z tego, bo jakby musisz się obrócić przeciwko swoim, najbliższym, przeciwko rodzinie, przeciwko całemu środowisku, że to jest decyzja, nawet jeśli zaczynasz mieć wątpliwości, one są bombardowane z każdej strony i to jest potem taka decyzja, która wymaga najzwyklej takiej cywilnej odwagi po prostu, bo musisz stanąć przeciwko swoim, więc w momencie, kiedy pewne formy myślenia, światopoglądy są coraz bardziej betonowane, a z tym mamy do czynienia w Stanach, no coraz trudniej będzie potem rozbrajać, coraz trudniej będzie rozbierać te mury, żeby tych ludzi powyciągać za tych pułapek. Co ciekawe jeszcze a propos właśnie tego, co on powiedział o wychodzeniu z tego kreacjonizmu, jak to było trudne dla niego. Ja w zeszłym roku podróżowałem sporo po południu amerykańskim i tam rozmawiałem o tym, jak stosunki rasowe wyglądają tam dziś i ludzie biali mówili dokładnie to samo, co on. Że jakby to jest, ten rasizm tam jest tak wielopokoleniowym jakby pułapką taką, że nawet jak chcesz myśleć inaczej, to bardzo często ciężko ci jest po prostu wyjść z tego kręgu. I dlatego to trwa. No i mamy jakby efekty tego zapętlenia na amerykańskich ulicach dzisiaj. Zaraz będzie jeszcze chwila, jak będziecie Państwo mieli pytania, ale doktora Pawła Boguszewskiego jednak muszę zapytać o pandemię. Jakoś jeszcze pół roku temu wierzyłam, że to jest ten moment, w którym zwrócimy się ku naukowcom, bo po prostu się bardzo boimy i potrzeba autorytetów. Ale z różnych powodów, ale również mam wrażenie, że z takiego powodu kłopotów komunikacyjnych nauki, też nieumiejętności dostarczenia jakichś podstawowych odpowiedzi, mam wrażenie, że będzie jeszcze gorzej, że jeszcze spadnie wiara w naukę. Już spadła, o proszę. O, to nie wiedziałem, że spadła już. To znaczy... Że to też jest wasza wina. No, oczywiście. To znaczy, to... Nie, to pokazało tak naprawdę pewien mechanizm. To znaczy, pokazało to skomplikowaność biologii, bo okej, no żyliśmy sobie w takim przeświadczeniu, że mamy cywilizację, tutaj jesteśmy, prawda... Antybiotyki, szczepionki, mydełka. A jak pandemia, to w Chinach. Nie, no generalnie mieliśmy takie poczucie, że udało nam się tak fajnie zapanować nad tą przyrodą, tak? A gucio. A tu się okazuje niestety, że biologia jest czymś, i to jest tak naprawdę najlepszy dowód na ewolucję. Tak? Ewolucja wśród mikroorganizmów jest bardzo szybka. I to jest tak naprawdę bardzo
fajny przykład, jak działa nauka i że nauka właśnie daje sobie pewnego rodzaju pole do niewiedzy. To oczywiście nie jest tak, że nauka nic nie wiedziała, bo tak no, z tego powstało oczywiście teorie spiskowe, że to zostało przygotowane i że naukowcy wiedzieli już dawno, bo tam gotowali w tych swoich garnkach te wirusy odpowiednie, tak? No ale problem jest taki, że rzeczywiście prace, które wskazywały na to, że konkretnie koronawirusy i to z konkretnych przesłanek biologicznych wskazujących na dosyć wysoką zjadliwość i dosyć szybkie tempo właśnie zmian tego materiału genetycznego, no prorokowano, że najprawdopodobniej kolejna pandemia to właśnie będzie tego typu właśnie patogen. No i to nastąpiło, tak? No i w tym momencie naukowcy, którzy rzeczywiście to prorokowali, byli oskarżani o to, że tak naprawdę oni już coś wiedzieli, przygotowali, może sami coś zrobili. No. Odwrotnie, nikt nie słucha naukowców. Najpierw nikt nie słucha naukowców, a potem mówi, że nie wiedzą, o co chodzi. Natomiast sam proces, który pokazywał nam szukanie leku, pokazał też, że nie jest to takie proste. To znaczy, że znalezienie skutecznej szczepionki, opracowanie skutecznego leku, to jest proces, który jest bardzo złożony. Możemy go sobie prześledzić, bo jest nawet cała strona, która dokładnie pokazuje nam etap znalezienia każdej potencjalnej szczepionki. Tam można troszeczkę o nich poczytać, jak różne mechanizmy biologiczne próbujemy wykorzystać. To znaczy, to są szczepionki oparte właśnie na RNA, na pewnych białkach szczególnych. Tak naprawdę tę wiedzę żeśmy zdobywali na gorąco. W związku z tym to pokazało być może pewnego rodzaju słabość tego procesu naukowego. To znaczy, że on no, musi się dowiedzieć, musi zebrać informacje. Te informacje muszą być w odpowiedni sposób potwierdzone. I dopiero z czasem możemy uzyskać jakiś konsensus. Dopiero z czasem możemy się dowiedzieć, jak postępować. Ale jest to proces, który rzeczywiście musi... No, jest jedynym, który nas może doprowadzić do zwycięstwa. No i chociażby to, że w trakcie epidemii zostało opracowane, może nie właśnie jeszcze nie szczepienia, ale chociażby różnego rodzaju procedury, które umożliwiają zwiększenie przeżycia pacjentom, którzy są zarażeni. Czyli to jest nawet takie proste rzeczy, jak użycie właśnie specjalnych leków przeciwzapalnych, odpowiednie użycie respiratora, co nie jest takie trywialne, odpowiednie ułożenie pacjenta i tak gigantycznie zmniejszyło to śmiertelność pacjentów w tym takim najbardziej krytycznym sytuacji. Ale to były, tak jak mówię, na gorąco eksperymenty, doświadczenia, które zbieraliśmy w trakcie i dzięki właśnie działaniu mechanizmu nauki światowej, gdzie można się wymieniać tą informacją, można ją porównywać, można robić pewnego rodzaju zestawienia na bardzo dużych próbach, no jesteśmy w stanie w jakiś sposób tutaj zapanować. Natomiast... O to chciałam też zapytać, czy to nie jest ta jedna z niewielu na razie dobrych wiadomości, że rzeczywiście, nie wiem, naukowcy są silniejsi tą współpracą, którą pandemia wymusiła, bo też były takie optymistyczne teksty, że tak może się wydarzyć. To znaczy naukowcy zawsze współpracują, znaczy to zależy oczywiście od dziedziny nauki, ale akurat w naukach biomedycznych tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak polska nauka czy nauka zagraniczna, bo wszystko jest... wspólne, tak? Wszystko jest publikowane na cały świat, także wszystkie poważne, znaczy no nie, no każdy naukowiec, który tak naprawdę ma cokolwiek publikować, publikuje tylko wyłącznie w języku angielskim, żeby to było dostępne dla wszystkich, więc ta nauka współpracuje od bardzo dawna i tutaj akurat nie ma tego problemu, że nagle ona bardziej współpracuje niż mniej współpracuje. Natomiast, no oczywiście też wyszły troszeczkę takie ciemniejsze strony nauki, bo nauka jest, tak jak powiedziałem, procesem, który cały czas się toczy, który jest cały czas dopracowywany, a mianowicie pojawiło się też sporo publikacji, które były takie, no można powiedzieć, na szybko robione i troszkę w intencji, szybko coś wydam, może nie do końca mądrego, ale może będą mnie cytować, bo niestety jest taka waluta naukowców, cytowania. I ponieważ jest duży ferment, to można dużo rzeczy przecytować, przedyskutować. W związku z tym tu też troszeczkę się obnażyły pewnego rodzaju, można powiedzieć, takie niezbyt dobre zjawiska w nauce. Natomiast no niestety, kiedy już mamy tych naukowców, kiedy już ci naukowcy coś mówią, no to dokładnie widzieliśmy u nas w kraju.
Potem przychodzi ktoś, kto jest decydentem, czyli politykiem, i słucha tego naukowca wtedy, kiedy jest mu to wygodnie, a zupełnie go ignoruje, kiedy jest mu to niewygodnie. I tu niestety zaczyna się naprawdę problem, ponieważ kiedy już zaczyna się wykorzystywać tego rodzaju informacje tak naprawdę do własnych celów, no to można zrobić wszystko. No bo zawsze znajdziemy kogoś, kto para się nauką, ale czy za pieniądze, czy za poklask, powie coś zupełnie innego. No i to było tutaj też w tym filmie, wracając do filmu, widać, tak? Naukowiec, może nie tyle naukowiec, ale osoba zajmująca się nauką może też mówić rzeczy niezgodne z nauką, czy to dla pieniędzy, czy to dla własnych przekonań. Bardzo dziękuję. Czy Państwo macie, mamy ostatnie minuty, może macie jakieś pytanie na szybko? To może, czy jest Pan w stanie głośno mówić, żebyśmy z tymi mikrofonami z powodów pandemicznych tak nie... Tak mi się wydaje, że jestem. Dziękuję. Słychać Pana. Tylko dwie rzeczy dorzucić. Pierwsza rzecz to do tej grupy, do tej całej klasy fundamentalizmu i teorii spiskowych dorzuciłbym też coś, co Masłowska nazwała neozamobonem, a ja sobie nazywam ezograżyństwem. Tomka też to jest ulubiona. Tak, to jest pierwsza z kart, którą mam. A druga, że do tych przyczyn, które tu zostały wymienione, w sensie przyczyn powstawania teorii spiskowych, neozabobonu i tak dalej, poza tym upadkiem narracji, o którym mówiliśmy i tak dalej, dorzuciłbym jeszcze dwie myśli. Pierwsza to coś, co można nazwać roboczo momentami arogancją nauki. Że wiemy, jak nauka się rozwija, wiemy, że ta struktura rewolucji naukowej jakoś tam przebiega. I chociażby z głupawej, popularno-naukowej książki Stulecie chirurgów można wnioskować, jak czasem dobra innowacja naukowa spotyka się z oporem tego naukowego świata. I wiemy, jak często naukowcy potrafią swoją arogancją blokować prawdziwy rozwój nauki. I też wiemy, że ludzie się na to uwrażliwiają, wyczuwają to i to jest też podatny grunt na wytwarzanie się kolejnych teorii spiskowych typu na przykład ruch antyszczepionkowy. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, którą jeszcze chciałem dopowiedzieć jako przyczynę i może akurat pan doktor, który zajmuje się behawioryzmem, mógłby coś więcej o tym powiedzieć, bo dla mnie pomocna kategoria w myśleniu o teoriach spiskowych to jest domknięcie poznawcze. To znaczy, ja rozumiem, przynajmniej na tyle, na ile to rozumiem, że każdy człowiek ma jakiś próg domknięcia poznawczego, a więc moment, w którym on uznaje, że on coś rozumie. Na przykład, załóżmy, że Ziemia jest okrągła i większość ludzi na tym kończy swoje rozumowanie o tym, że ona taka jest. Ona oczywiście nie jest okrągła, jest troszeczkę spłaszczona, jest jakaś jakby taka, no nie jest to równa kula, no bo wiadomo, że się obraca, więc jest wypchnięta na równikach. Ale dla niektórych osób wystarczy informacja, że ona jest kulista, a niektóre osoby potrzebują wiedzieć więcej, żeby powiedzieć ok, teraz wiem na pewno. I często to widać w tym, jak naukowcy opowiadają o pewnych rzeczach. Jak się ich o coś pyta, to oni mówią, no to zależy, jeszcze nie do końca wiesz. Nie jestem w pełni pewien, jak to działa, bo to jest dużo czynników. I to jest jakby typowa reakcja osoby o wysokim progu domknięcia poznawczego, dla której no nie wszystko jest ciągle pewne. Natomiast jest bardzo dużo ludzi, którzy mają ten próg dużo niżej i dla nich wystarczy kilka prostych informacji, typu no chemtrails istnieją, bo przecież jak to, że raz, że leci samolot, słyszałem kiedyś taki argument w realu, argument brzmiał, no leci samolot, raz jest smuga, raz nie ma, no to co, paliwo mu się skończyło? I to jest próg domknięcia poznawczego tej osoby. Dla niej to wystarczy, żeby podjąć decyzję, że ona już wie w pełni coś. Proszę o komentarz. Znaczy, to ja krótko powiem, że generalnie nasz mózg nie został stworzony przez ewolucję w celu uprawiania nauki. On został stworzony po to, żebyśmy przeżyli. Zjedli i rozmnożyli się. I w tym celu uniknęli zagrożenia. I tak naprawdę to jest bardzo ułomny twór. Lubimy sobie myśleć, jak on jest wspaniały, ale to jest totalna prowizorka. Naprawdę, że to w ogóle działa, to cud. I
I tego rodzaju właśnie szybkie myślenie, to jest takie pojęcie, myślenie wolne, myślenie szybkie, tak zwane heurystyki, one powodują, że często lepiej podjąć szybką decyzję, ale błędną, najczęściej w kierunku ucieknę i przeżyję, niż być w niepewności, czegoś nie wiedzieć. Tak? Nie. Znaczy, no, potem będziemy no to nie tylko chyba Dolina Krzemowa tak działa. Wiele konstrukcji, tak. A teraz szybko, zanim zorientujemy się, że to bez sensu, tak. Słynny cytat z króla Juliana. Najbardziej godna cytat dzisiaj. Natomiast generalnie chodzi o to, że nasz mózg też został stworzony jako taki detektor koincydencji. To znaczy złapanie dowolnego układu sił, który przewiduje nam przyszłość, jest lepszy niż niepewność. Niepewność powoduje zły stan emocjonalny. I w związku z tym, jeżeli możemy wytłumaczyć, jestem chory, bo ktoś rozpera aluminium z chemitrailsów, mam wytłumaczenie. Jest głupie, ale mam się na czym oprzeć. Czyli ta potrzeba domknięcia jako wytłumaczenia sobie wszystkich zjawisk dookoła, tak jest zbudowana w nasz mózg. I tak naprawdę właśnie proces naukowy polega na tym, że musimy zablokować te swoje szybkie myślenie. Intuicja jest jak najbardziej ważna, tylko że po pewnego rodzaju intuicjach, po pewnego rodzaju przeczuciach, a może tak jest, a może tak nie jest, musi przyjść właśnie ten etap pracy, gdzie po prostu podejmujemy decyzję, że sprawdzamy zjawisko, zawieszając swoje ego, zawieszając swoje chcieństwo, zawieszając swoje intuicje. Czyli oczywiście intuicje nas prowadzą do pewnego rodzaju przeprowadzania pewnych odkryć, ale potem musimy obiektywnie sprawdzić, czy tak rzeczywiście jest. Więc tak jak ten Feynman powiedział, najważniejszy tutaj jest eksperyment, powtórzony przez różnych naukowców, wielokrotnie i w różnych warunkach, i dopiero wtedy drapiemy tą powierzchnię wszechświata i wiemy, jak jest. Ostatnia szansa dla Państwa, jeżeli ktoś chciałby jeszcze coś dorzucić albo dopytać, proszę bardzo. Czy może Pani bez mikrofonu? Ja spróbuję głośno. Próbuję tylko się... Przepraszam, że nie chcę. Ja mam... Trochę się podbliżę Panu Stawiszyńskiemu, bo jednym... ale to będzie tylko wejście do tego, żeby się podlizać każdemu z gości. Pani redaktor także. Pan Stawiszyński bardzo kiedyś w jednej właśnie z audycji na temat myślenia spiskowego użył sformułowania machina myślenia spiskowego i to tak naprawdę dla mnie było bardzo takim drobiazgiem w dużym stopniu porządkującym istotę rzeczy. Jako człowiekowi, który nie ma żadnego wykształcenia, tak biologicznego, filozoficznego, jestem zwykłym, nazwijmy to, zjadaczem chleba, wiele rzeczy właśnie przez to, że ich nie rozumiem, jest w jakiś sposób przytłaczające. Oczywiście przy dzisiejszym dostępie do różnych źródeł i jakichś kompetencjach można sobie te luki uzupełniać jako dorosły człowiek, ale pojawiła się u mnie pewnego rodzaju taka refleksja. Dlaczego do dzisiejszego dnia, wiedząc wszystko to, co wiemy, system edukacji nie mówi o metodzie, mówi o tych faktach, które są wypracowane i w dodatku, jak wiemy, tymczasowe w większości przypadków. Natomiast nie mówimy o metodzie w takim rozumieniu, jak właśnie to, co wiemy o ludzkim mózgu, to, co wiemy o jego ograniczeniach, to, co wiemy o tym, do czego on się świetnie nadaje, a w czym sobie nie radzi i musimy sobie jakoś inaczej wtedy rzeczy układać, bardziej systematycznie. Czy w przypadku, gdybyśmy wszyscy powszechnie wiedzieli, że jest coś takiego jak metoda naukowa, która również jest tworem człowieka, ma pewnego, ciągle się rozwija, tak? Jest wykorzystywana w różny sposób przez różnych ludzi, czasami zgodnie z jej intencjami, czasami ludzie są mało doskonali, po prostu wykorzystują te metody, zasłaniają się tą metodą, a tak naprawdę realizują swoje interesy. Gdybyśmy wiedzieli, że proces poznawczy u człowieka przebiega w określony sposób, inaczej uczymy się jako dziecko, tak, roczne, inaczej uczymy się jako dziecko trzyletnie, inaczej wtedy, kiedy mamy już te kilkanaście lat, inaczej postrzegamy świat, kiedy jesteśmy dorosłymi ludźmi i nie mamy na wiele rzeczy czasu, na przykład ten proces edukacji gdzieś tam
formalnie jest zamknięty, tak? My się skupiamy już na pracy, spędzaniu wakacji i tak dalej, ale takie drążenie i pozyskiwanie wiedzy nie jest naszym powszechnym takim hobby. Czy gdybyśmy to wszystko wiedzieli, że na różnych etapach to wszystko przebiega inaczej i historia pokazuje, historia nauki, tak? Jak, że to jest róża, ale to nie jest róża pozbawiona kości. Czy tak naprawdę nie byłoby to właśnie lekarstwem na tego typu sytuacje, które były przedstawione w filmie? Czyli wiedząc jak jest, ja to czasami mogę zaobserwować u siebie i w moim otoczeniu i mogę jakby zrozumieć, tak? Nie muszę zrozumieć wszystkich faktów, ale rozumienie mechanizmów w takim stopniu, jak dzisiaj jesteśmy w stanie je opisać, możliwie prostym językiem dla zwykłego zjadacza chleba, nie byłoby pewnego rodzaju rozwiązaniem, bo my byśmy wiedzieli, łatwiej by nam było precyzyjnie powiedzieć, że czegoś nie rozumiemy, że to nie jest wstyd, że prawdopodobnie nigdy nie będziemy wiedzieć wszystkiego, że i ta gotowość na zmianę i jednocześnie to zamknięcie na niepewność by się tak naprawdę w dużym stopniu zredukowało. Dlaczego tak naprawdę, wiedząc wszystko to, co wiemy, system edukacji w ogóle tego nie podnosi? Należy zapytać, kto za tym stoi, że tak jest. Moje pytanie, dlaczego my nie wybieramy, nawet takie grupy, które częściowo gdzieś już czują, że czegoś nam zabrakło, 30-40 lat młodych, albo starsi ludzie, czujemy, że czegoś nam zabrakło i tak naprawdę pozyskanie tego wieku 30-40 lat, kurczę, pół życia, nie? Dlaczego tak naprawdę nie wybieramy presji na tych ludzi, którzy ostatecznie podejmują decyzję? Krótko, a potem jeszcze... No właśnie, to fundamentalne pytania pani zadała, mówiąc szczerze, i pewnie ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, albo ona musiałaby być bardzo długa i musielibyśmy się tu przyglądać uważnie całej skomplikowanej rzeczywistości społeczno-ekonomiczno-kulturowej, w której żyjemy. I mi się wydaje, że to jest bardzo istotne, co tutaj Paweł powiedział o tym, że ludzki mózg nie jest stworzony do tego, żeby przez ewolucję ukształtowany do tego, żeby budować adekwatny obraz rzeczywistości, a temu służy głównie nauka, tylko że spełnia bardzo wiele rozmaitych funkcji, które właśnie z tym zupełnie nie mają nic wspólnego i pewnie to jest trochę też pochodna tego, ta sytuacja, o której pani mówi, bo całą rzeszę rozmaitych potrzeb zaspokaja nam i różnym innym instytucjom i osobom ta rzeczywistość w takim kształcie, w jakim ona jest, a niekoniecznie chyba te potrzeby byłyby zaspokajane, gdybyśmy faktycznie żyli trochę w takim idealnym świecie, w którym no ta edukacja byłaby tak gruntowna, tak głęboka i wszystkich obejmowała, to pewnie jest trochę byśmy mogli na pewno, ale też mi się wydaje, że jest coś takiego niebywale uwodzicielskiego w tym sposobie myślenia, który dają teorie spiskowe, ale też rozmaite religijne narracje, coś takiego, co wchodzi nam głęboko w te luki rozmaitej niepewności, na które jesteśmy skazani, bo jesteśmy ludźmi właśnie ograniczonymi aparatami poznawczymi dysponujemy. I w tym sensie mówiłem o machinie myślenia spiskowego, że to jest właśnie pewna, że to jest pewien proces, który zaczyna moim zdaniem działać w człowieku w sposób autonomiczny. W momencie, kiedy się złapie trochę ten rodzaj myślenia, to on już sam zaczyna produkować kolejne swoje warianty, wersje i formy i w jakimś sensie stajemy się więźniami tego, dlatego ludzie z tego wychodzą i mają poczucie, że ten proces wychodzenia jest niezwykle skomplikowany, trudny i złożony. To już tak ostatnie zdanie, jak mogę panią, bo już musimy kończyć. Tak, już mamy. Pan tłumaczy to właśnie w bardzo prosty sposób. Gdyby z kolei pan doktor opisał, czym jest metoda naukowa, wiedzielibyśmy na czym to właśnie, że to są zupełnie dwa inne procesy, a tak naprawdę prowadzą nas do jakiejś formy wiedzy, tak? Bo ta wiedza od mamy, kiedy mówi nie rusz, dotykam, parzy się też jest jakąś formą wiedzy. Więc jakby bardziej, czy nie byłoby dobrze i czy nie jest warto zawalczyć o to, żebyśmy nie żyli w takiej ułudzie, że nauka nam daje wszystko, tak? I że każdy z nas może być naukowcem. Tylko, że ten świat jest właśnie zróżnicowany, ale nie pod kątem takim, mam biologię, historię, geografię, tylko mam bardzo różne metody dochodzenia do
funkcjonowania jak gdyby w świecie. Chyba kuluary już zaprosimy. Musimy skończyć, ale bardzo pani dziękujemy. Mówiłam, że wszystko wina naukowców przecież, nie? Bardzo panią dziękujemy.